Radzę się nie rozsiadać za bardzo, bo będzie krótko, ale za to nie ciekawie. Poza tym, że przyjaciele się zejdą na chwilę i każdy z aktorów dostanie po 3 miliony za zagranie w jednym odcinku, ale zdążymy o tym zapomnieć, więc będziemy oglądać bez zawiści, nie na jakimś HBO Max, tylko CDA, jak należy, także naszej złotówki nie dostaną. To Escobar Fold ożył, mimo że miał już zostać zagrzebany gdzieś tam w dalekiej szufladzie naszej pamięci. To wszystko jest oczywiście winą Żydów lub The Unbox Therapy, to już musicie sami zdecydować. Jecie, pijecie, lecicie bez niczego, bo zaczynamy. Dobry wieczór. Kiedy wydawało się, że temat Escobar Folda 1 i Folda 2 został dawno zamknięty, okazało się, że youtuberzy jednak są chciwi. Co za niespodzianka. Oficjalna wersja jest taka, że Unbox Therapy otrzymał Folda 2 od Escobara, ponieważ jest znanym youtuberem. Nieoficjalnie mówi się, że o tego Folda bardzo zabiegał, ale moim zdaniem to nieprawda. Po prostu Roberto Escobar na pewnym etapie swojej skomplikowanej kampanii marketingowej zrozumiał, że w 2020 ludzie nie wchodzą na YouTube'a, żeby oglądać wyłącznie cycki, więc musiał wymyślić coś innego niż te cycki właśnie, żeby naciągnąć kolejnych klientów na swój produkt. Więc zaczął wysyłać Escobar Fold 2 do youtuberów, którzy prowadzą kanały technologiczne. I to zaczęło działać. Najpierw swój egzemplarz dostał Mr. Who's the Boss, który powiedział coś w stylu: nie wiem, jak to się stało, że Escobar mnie namierzył, przecież ja zamawiając ten smartfon nie podawałem nazwy kanału, tylko swoje prywatne dane, w sensie swoje imię i nazwisko. With that being said, my name is Aaron. Typ przedstawia się z imienia pod koniec każdego filmu, więc zadanie dla ludzi Escobara było rzeczywiście skomplikowane. Luz Unbox Therapy nie zająknął się o tym, jak trafił do niego Fold, więc nie wiadomo, czy go zamawiał, czy po prostu go dostał, ale w swoim stylu zrobił wokół niego hype. I o ile już pod filmem Mr. Who's the Boss czytałem komentarze w stylu: zamówiłem to od Escobara i napisałem do niego maila, że mam 20 tysięcy fanów na Instagramie, więc może mi wyśle, i mnóstwo odpowiedzi na takie komentarze: ej typie, daj znać, czy się udało. O tyle po akcji Unbox Therapy ludzie zwariowali. I nie chodzi tylko o cycki czy niską cenę, na którą tak mocno liczył Escobar, jeżeli chodzi o siłę promocji swojego produktu, ale o zasadę niedostępności. Po prostu ludzie zaakceptowali to, czego nikt się nie spodziewał, że zaakceptują, że Roberto Escobar jest ściemniaczem i że leci w kulki, i potraktowali to jak płacenie z góry i stanie w kolejce do sklepu Supreme. W sensie płacisz, ale nie wiesz, czy dla ciebie wystarczy. No i to im się spodobało. Swoją drogą, świetna strategia dla Supreme. Następnie swój model otrzymał MKBHD, który poradził swoim widzom, żeby podawali się za znanych tech youtuberów, żeby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie Folda od Escobara. To był oczywiście żart. MKBHD zbyt często nie żartuje, ten wpis pokazuje dlaczego. Ja mam wrażenie, że na tym etapie nawet Roberto Escobar nie wie, co się wydarzyło. Bo postawcie się na jego miejscu. Typ wiedział, że robi przekręt, więc wiedział, że będzie musiał wymyślać jakieś historyjki, bo ludzie się na pewnym etapie zorientują i trzeba będzie im jakoś wytłumaczyć, dlaczego te smartfony do nich nie docierają. Tymczasem ludzie bez oporów wysyłają mu pieniądze, a następnie piszą maile w stylu: panie Roberto, ja wiem, że pan jesteś super ściemniaczem, w ogóle mega kozakiem, i że nie wysyłasz tych smartfonów wszystkim, że właściwie to tylko tym niektórym, co mają takie duże zasięgi. I ja to szanuję, bo trzeba znać miejsce w szeregu, to nic, że zapłaciłem mnóstwo hajsu, jak spoko, nie ma problemu, ale ja też mam zasięgi. Panie Roberto, ja też mam zasięgi, może byś pan rozpatrzył, żeby mi to wysłać, bo ja zrobię panu super reklamę. Jak i kiedy to się wydarzyło? Myślę, że gdyby Roberto i Pablo wiedzieli od razu, że można w taki łatwy sposób naciągać ludzi, to nigdy by nie szmuglowali koki. Może Pablo by jeszcze żył. Całą sprawę nakręcają dodatkowo artykuły, które są pisane na podstawie kolejnych filmów nagrywanych przez youtuberów, co jest tak samo dobrym pomysłem jak napisanie książki na podstawie Warsaw Shore. Chociaż podobno jakaś kobieta w Polsce to zrobiła. I potem nagrali jeszcze jakiś film erotyczny chyba na tej podstawie. Ale nie jestem pewien. Wróćmy do tych smartfonów składanych. Cały technologiczny świat żyje flipem, więc go kupiłem, żebyście wy nie musieli tego robić. I rzeczywiście, jak idę z nim ulicą, bo używam go jako swojego regularnego smartfona od 3 dni teraz, więcej czuję na sobie męskich spojrzeń, więc coś musi mieć w sobie ten smartfon magnetycznego. Test będzie długoterminowy, ale już nagrałem takie wrażenia po pierwszym dniu. Nie tutaj, spokojnie. Na Instagramie albo na Facebooku, w zależności od tego, której platformy używacie, to możecie sobie to obejrzeć. Ale test ma trwać długo, nic nas nie ogranicza, poza trwałością materiału i zgrabnością moich dłoni. No bo, ej, jeżeli nie taki pomysł na składany smartfon, to jaki?
TCL twierdzi, że jeden ekran może wyjeżdżać z drugiego. I ta koncepcja potwierdza, że pomysł z odwołaniem targów MWC był trafiony, ponieważ tam właśnie TCL miało koncept tego smartfona pokazać. Tuż obok tego smartfona, który składać się będzie w rulonik do wciągania tego, co sprzedawał Escobar, zanim został królem składanych smartfonów. Że co, że głupoty gadam? Że to wysuwany ekran jeden z drugiego jest bardzo sensowny. Przepraszam, w artykułach technologicznych pisze się bardzo interesujący koncept, co w wolnym tłumaczeniu oznacza jakiś debil to sobie wymyślił. Ja też do bystrzaków nie należę, bo zorientowałem się, że Buds Plus od Samsunga były dostępne w sklepach od walentynek, a zorientowałem się w tym tygodniu, bo... No wiecie, że dostałem Pamus Light Mini, bo mówiłem o tym we wtorek w Żywcu, Pamus Light Mini do testów i że chciałem je porównać do AirPodsów Pro, ponieważ na stronie Pamus Light Mini jest napisane, że to są praktycznie AirPodsy Pro, tam są tak niewielkie różnice. No, skoro to są super tanie AirPodsy Pro, czyli kup to zamiast AirPodsów Pro, po co przepłacać, a to jest odpowiedź Samsunga na AirPodsy Pro, to stwierdziłem, że chcę mieć Buds Plus. No i poprosiłem wtedy Patty, żeby odezwała się do ludzi, którzy wysyłają sample testowe, żeby zapytała, kiedy takiego sampla testowego tych Budsów Plus byśmy mogli dostać. No i dowiedziałem się, że pod koniec lutego. Więc gadając z kumplem ze sklepu, powiedziałem mu, jak tam z tymi Samsungami, Budsami Plus? Chyba będzie trzeba długo czekać, słabo z dostępnością. A on mi, są od walentynek u nas, jaki chcesz kolor? Wtedy pożyczyłem w myślach wszystkiego najlepszego ludziom, którzy zajmują się samplami i po prostu je kupiłem po to, żeby przeprowadzić test. I już ich słuchałem, w sensie i tych, i tych, i tych. I byłem nawet u specjalisty od dźwięku, Mieszko Machbub, człowiek, który, tak, ma cycki w nazwisku, ale również ma całkiem fajne studio, które zajmuje się postprodukcją dźwięku. Nie zajmuje się moimi filmami, dlatego tak brzmią, jak brzmią. I to jest jego zdjęcie z słuchawkami PAMU, po którym to zdjęciu możecie spróbować odgadnąć, co Mieszko myśli o tych słuchawkach. A jak wam się nie chce zgadywać, to poczekajcie na pełną recenzję i wtedy zdecydujecie, czy kupować to, czy kupować to, czy kupować to. Znowu kupować? Przecież my nie mamy pieniędzy. Życie bogatszych jest lepsze. To akurat nieprawda. Ludzie bogatsi prowadzą zdecydowanie bardziej absurdalne, idiotyczne życie. I wiem, że przynajmniej raz wpisaliście to w Google, chociaż nie. Tak naprawdę nie musieliście wcale wpisywać, bo samo wam się wyświetliło w formie reklamy jakieś 200 tysięcy razy. Nawyki ludzi bogatych, czyli co robią bogacze, żeby być bogaci. No weźmy pierwsze z brzegu. Najbogatsi ludzie żyją poniżej swoich możliwości finansowych. Miliarderzy mają nawyk wczesnego wstawania. Większość wstaje pomiędzy 5 a 6 rano. Miliarderzy wyznają zasadę "Your health is your wealth". Miliarder Mark Cuban 6 razy w tygodniu robi godzinny trening cardio. Ludzie bogaci trzymają się rutyny. Założyciel Facebooka codziennie ubiera się w te same rzeczy. Miliarderzy czytają książki. Bogaci ludzie dużo pracują. Najbogatsi spędzają czas z innymi ludźmi osiągającymi sukcesy. Czyli powiedzmy sobie jasno, w obskurnym miejscu, żeby nie było za drogo, bo nie można żyć ponad stan, spotykają się ludzie lekko spoceni, bo po treningu, w tych samych ciuchach, bo rutyna, na krótko, bo nie mają czasu. No czyli już wiemy, że nie chcemy być bogaci. Ale skąd w takim razie wziąć pieniądze na tą Teslę Cybertruck, żeby kumple byli zazdrośni? No tak samo jak wziąć pieniądze na samolot. Ja też, kupiłem sobie 3. Po prostu nie stać cię na duży, to kupujesz model. I tak samo można zrobić z Teslą. A właściwie można było w przypadku tej większej, bo jest już niestety wyprzedana, ale chyba jest jakaś kolejka, więc można dalej próbować się zapisać. Natomiast ta mniejsza jeszcze jest i kosztuje $20, czyli na święta jak znalazł. Bo w grudniu mają wysyłać. Pozostając w temacie elektrycznych samochodów Elona Muska. Bill Gates w rozmowie z tym Żyd MKBHD powiedział, że bardzo docenia Teslę za to, co robi dla rozwoju samochodów elektrycznych oraz, że kupił sobie Porsche Taycan. Oraz, że największym problemem samochodów elektrycznych jest mały zasięg na jednym ładowaniu. Porsche Taycan ma chyba najmniejszy zasięg na jednym ładowaniu wśród aut w swojej klasie, więc ten wywód ma wiele sensu. Ale nie tylko ja poczułem się zawiedziony. Elon Musk napisał na Twitterze, że jego rozmowy z Gatesem były rozczarowujące. Przy okazji Porsche potwierdziło w tym tygodniu, że jeden z ich nowych elektrycznych samochodów zapalił się w garażu klienta w USA. Nie wiadomo, kto jest tym klientem i Porsche nie potwierdza, że to jest Bill Gates i że Elon Musk mu tę cholerną furę podpalił, bo nie mógł wytrzymać, ale wszyscy wiemy, że tak jest, więc spuśćmy nad tym zasłonę milczenia i przejdźmy do najważniejszej informacji tego tygodnia. Przygotowujemy dla was kiermasz małych pojazdów elektrycznych.
Już 14 marca na Mińskiej będzie można sprzedać, kupić lub wymienić się swoim pojazdem. Albo po prostu przyjść i pooglądać, bo poza osobami prywatnymi, takimi jak ty czy ja, będą tam też regularni dostawcy, którzy przedstawią swoje propozycje na nadchodzący sezon. Jeżeli jesteś osobą prywatną i chcesz sprzedać albo wymienić swój pojazd, to oczywiście nic za to nie płacisz. Dobrze by się było jednak zarejestrować, bo dostaniesz taką kartę informacyjną oraz zaklepiemy ci miejsce, gdzie postawisz ten swój pojazd. I ty się sam albo sama postawisz też. No i to tyle. Więcej informacji jest na stronie wydarzenia na Facebooku. Linkuję pod filmem. Patronem medialnym tego wydarzenia będzie moje ukochane Radio Campus, więc to myślę, że będzie całkiem przyjemna sobota w Warszawie. Sorry, że w Warszawie, ale ponieważ robimy to pierwszy raz, chcieliśmy to zrobić w miejscu, gdzie jest, nam się wydaje, najwięcej osób jeżdżących na pojazdach elektrycznych, ale jeżeli chcecie zorganizować coś podobnego u siebie w mieście, nie wiedząc, jak nam się udało, co jest dość ryzykowne, to napiszcie maila do Dawida, na pewno jakoś pomożemy. No, to już. Wszystko. Z nośnego tygodnia. Dacie radę. Ja też się postaram. Do zobaczenia.